Dzisiejszy koncert, zorganizowany z inicjatywy prezydenta miasta Biała Podlaska i służb mundurowych, poświęcony jest 103. rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest też hołdem dla bohaterów tamtych wydarzeń. Wydarzeń, które odmieniły losy naszego narodu i po 123 latach zaborów pozwoliły kolejnym pokoleniom Polaków żyć w wolnej i niepodległej Polsce. Historia uczy pokory, czytamy o latach wojen, zaborów i niewoli. Dzisiejszy koncert uświetni Orkiestra Wojskowa w Siedlcach, której dowódcą jest starszy chorąży sztabowy Przemysław Hryncewicz. Pieśni patriotyczne dzisiejszego wieczoru odśpiewają funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, żołnierze batalionu zmechanizowanego 1. Brygady Pancernej Białej Podlaskiej oraz młodzież z Bialskiego Zespołu Chwilka. Mogliśmy sobie wymarzyć piękniejszego wprowadzenia w atmosferę patriotyczną obchodów jutrzejszego święta, za co bardzo dziękuję w naszym wspólnym imieniu wspaniałym artystom. Jesteśmy wszyscy pod wrażeniem artystów, którzy wystąpili na tej scenie. Ale o ile bialska publiczność od wielu, wielu lat świetnie zna, ceni i wyraża swój zachwyt wobec cudownych emanacji talentów naszej Chwilki, o ile mieliśmy już wyjątkową przyjemność podziwiać w Białej Podlaskiej Orkiestrę Wojskową z Siedlec, o tyle zostaliśmy dzisiaj troszkę zaskoczeni tym wspaniałym przedstawieniem talentów pracowników Służby Administracji Celno-Skarbowej oraz żołnierzy 1. Batalionu Zmechanizowanego w Białej Podlaskiej. Które towarzyszyły wojsku naszej społeczności podczas ciężkich chwil zaboru, walki o niepodległość, walki o naszą ojczyznę. W dniu dzisiejszym mamy możliwość korzystać z naszej ojczyzny niepodległej. Dlatego szanujmy tę chwilę, że mamy niepodległą,
Szanujmy tu naszą ojczyznę. W imieniu organizatorów koncertu służby mundurowe śpiewają Niepodległej serdecznie dziękujemy wszystkim wykonawcom, a wszystkim Państwu oczywiście za przybycie i tak naprawdę wspólne śpiewanie Niepodległej.